Hej, witam, wszyscy bardzo w kolejnym filmie z serii Pokémon Black 2. No i tak, ostatni proces zakończył, wygrał właśnie tutaj na ścieżce zwycięstwa, można by tak rzec, wiektory, ale w najbliższym odcinku troszeczkę dalej sobie ruszymy w to miejsce. Dobra, mamy kolejny etap, kolejną jaskinię, tym razem już bez takich, że tak powiem, ruin, ale za to z masą trenerów. No dobra, no to cóż, przyjdzie mi się chyba nimi zająć. Ciekawe, czy to w ogóle jakieś inne poksy występują niżej w tej poprzedniej części. Wydaje mi się, że chyba tak. No ale dobra, najpierw trenerzy, już niech będzie. Coś mi przypomina pewnego trenera sprzed 2 lat. Ciekawe co. Dobra, w każdym razie zaczynajmy. Walka z Ace Trainerką Shantą, która ma, jak wszyscy tutaj, chyba 2 poksy. I jest pierwszym z nich Hitmo, czyli taki ognisty mrówkojad. Nie powinien mieć z nim większych problemów, gdyż na typ ognisty jestem w miarę odporny. Ale na te probaczy już nie. O nie, jeszcze pudło. Aha, dobra, no to zaczyna się robić nieciekawie. No dobra, to coś musimy wykombinować. Leć Golurk! Dobra, więc widzę, że Swallows raczej za bardzo tutaj się nie zda. Poziom trudności chyba rośnie. Dobra, to z mojej strony leci. No Earthquake, bo cóż tu innego. Dobra, rozwalmy to. No cóż, Swallows jeszcze będę musiał pomęczyć przez parę poziomów. Chociaż w sumie nie wiem, jak to będzie po ewolucji, ale na pewno będzie lepiej. Natomiast na ile, to już nie wiem. Dobra, i Galvantula. Nie wiem, to na pewno nie wyślę Swallowsa, bo to by było samobójstwo. Dobra, jeszcze raz Earthquake. Dobra, rozwalamy Galvantulę. No nie. Myślałem, że wystarczy. Dobra, kolejny raz sygnałbym. De facto raczej nie ma żadnego innego ataku, który mógłby mi coś zrobić. Już po jednej walce z trenerem muszę się leczyć. Także, no widać, że powinienem troszkę postrenować. Tak, bardzo przypominasz mi tamtego trenera, ten miks uprzejmości i siły. A więc to zapewne wspominki co do naszej postaci z Pokémon White, być może. No nie być może, a raczej na pewno. Dobra, Onix. Na bardzo wysokim, znaczy bardzo wysokim, no może nie aż tak wysokim, ale na przyzwoitym poziomie. Dobra, Sfang z mojej strony. No jeden cios, no nie załatwił sprawy, niestety. Sand Thump, no to już nawet choćbym chciał, to teraz się nie wycofam, nie ucieknę. Ale dobra, przynajmniej go uda mi się, mam nadzieję, rozwalić. Byle trafić. No i dobra. No to tak. W sumie to być może coś nowego gdzieś tutaj występuje. Ale to i tak się chcę podleczyć najpierw i pokonać tamtejszą. Trenerkę już pokonałem, trenera teraz. Dobra. No to idziemy. Dobra, znowu coś dzikiego. Dobra, dziki Boldor. W zasadzie Boldor to nie wiem, czy może coś mi zrobić. Ale spróbujemy go rozwalić. Może będzie bezpiecznie. Wow, kryt, pięknie. No natomiast na Stardew oczywiście. I Star Trek. Dobra, więc jeżeli trafię kolejnym atakiem, a na przykład kusi, żeby użyć Firefanga, bo szkoda mi PP w pozostałych. O, bardzo dobrze. Dobra, Boldor pokonany. Dobra, no to tu mamy kolejnego trenera. I co my tu mamy? Behold. Albo nie wiem, może jakby spójrz na połyski moich odznak. Chociaż pewnie inaczej to powinno się tłumaczyć, ale dobra. Jedziemy, kolejna waleczka. Tym razem Ace Trainer Webster. I Durant. O, Durant. To dobrze i niedobrze z jednej strony. Durant jest poksem robaczym, bardzo silnym. Raczej robacza stalowym konkretnie, więc jest mega podatny na ataki ogniste. Jego Bugbite, o ile mnie nie załatwi, to ja go załatwię. Podobnie też jak Swallows ma umiejętność Hustle, o ile dobrze pamiętam. Natomiast Farfang starczył. No tak, podwójnie super efektywny. Dobra, 2,5, 2600 w sumie. Expa.
Dobra, i Ferrothorn. Oj, kusi, żeby zostać. Ale czy to wystarczy? Ferrothorn jest wyższą formą Ferrosita, nie wiem, czy mieliście okazję go zobaczyć w ogóle. Koniec Firefang na Iron Barbsy się nadzieje. To raz, a dwa... O nie, przetrwał skubany. No niedobrze, bo mnie raczej załatwi, jeżeli użyję jakieś... O, Ingrain! Bardzo dobrze! Więc teraz jak go jak mu przywalę czymkolwiek w zasadzie, to go powinienem wykończyć. Byle trafić. Yeah! Swylus i mój Firefang na coś się przydały. Bardzo ładnie. Twoje umiejętności są zbyt wspaniałe, by je wytrzymać. No, teraz ty połyskujesz. No powiedzmy. No dobra, no to teraz trochę zróbmy zmian. Teraz pierwszego do walki... A jeszcze może Galwentule. Chociaż na tutejsze poksy, w sensie tej jaskini, raczej średnio się nada. A, w sumie jeszcze wyszukiwarki itemków dobrze było zarzucić, bo no właśnie, coś tu się gdzieś kryje. Dobra, tu mam jakieś wyjście gdzieś. To w ogóle mam jakieś dużo dziwnych rzeczy. Mamy znowu Boldora, oczywiście ataków kamiennych to wolałbym uniknąć. Zastanawiam się, czy go bić, czy nie, ale chyba lepiej będzie nie. Dobra, a przejdźmy się tutaj, zobaczmy, gdzie mnie tutaj wyprowadzi droga. Dobra, tu mamy jakąś trenerkę. Jestem pełną członkotkinią Teamu Plasma. Ciekawe. Dobra, więc my chcemy walczyć i jest to walki są z Baka. Czy tej wyższą formę Diddlinga? Jest to forma zimowa. W sumie ciekawe, czy ta forma jej zależy od pory roku, jaką mamy w grze. Dobra, w każdym razie Signal Beam. Może jeden cios wystarczy? No i wygraliśmy. A, czy ty jesteś tym, jesteś zupełnie jak ten trener sprzed 2 lat? Może ma coś więcej ciekawego do powiedzenia? Są pewni ludzie, którzy nie kochają Pokémonów, nawet mimo tego, że są silni. I są ludzie, którzy kochają Pokémony, nawet te najsłabsze. Aha, może chodziło, że kochają Pokémony słabe i nie kochają silnych. Może o to chodziło. Dobra, w każdym razie mamy tutaj jeszcze Escape Rope, który nie wiem, czy się przyda. No i teraz, tak, możemy skorzystać w końcu z Waterfalla, sobie spłynąć tutaj w dół. I później podpłynąć z powrotem. Dobra, i gdzie ja tutaj dopłynę? Do jakiejś walki. W pierwszej kolejności. Uuu, Buizel. Czy ja mam Buizla? Nie mam Buizla. To Buizla sobie złapiemy. No dobrze, no to tak, z mojej strony leci Quick Ball. Mam nadzieję, że się uda go złapać. Bez większych kombinacji. Dobra, siedzi. Także Buizel jest nasz. No i fajnie. Tak więc Buizel to taka jakby morska wydra, coś takiego. Ma jakby wokół szyi pewien taki worek, dzięki worek, no co nie wiem, coś boja do dryfowania, nie wiem jak to do końca określić. No w każdym razie coś dzięki czemu dryfuje, tak. A i dzięki czemu wystawia swoją głowę z wody i obserwuje, co się wokół dzieje. Okej. Okay. Może sobie dryfować na luzie. Spoczko. No dobra, więc mamy Buizla. Płynąc sobie dalej, możemy napotkać kolejnego dzikiego poksa, jakim jest, co to jest? Basculin. Na dość niskim poziomie. Więc raczej będzie mało ekspiodajny. Ale już skąd się trafił. To załatwmy. Dobra, płynąc dalej. Tu mam jakąś grotę, ale chyba... Aha, tutaj już nie mogę przepłynąć. No dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Dobra, tu coś też pływa. Co to jest? Co to, to, to? Meryl! Maryla już mamy i znamy doskonale. Więc raczej nie jestem zainteresowany łapaniem. Po prostu już to rozwalmy. W sumie nie wiem, gdzie tędy dojdę, dopłynę.
Miejmy nadzieję, że jakiś ciekawy przedmiot tutaj będzie. Takie dziwne punkty, wysepki jakieś śmieszne. Dobra, co więcej, co dalej tutaj mamy? Znów Basklin. No w sumie nie najgorzej się nawet na tych paskulinach, szczerze mówiąc, XP, mimo tego, że różnica poziomów jest znaczna. No ale bardzo łatwo ofiary, że się tak wyrażę. No dobra, ale fajnie, bo jakby miało wpadać to na wyższych poziomach. Dobra, popłynę sobie w lewo, donikąd nie dopłynę, no to tędy tylko jest jedyna słuszna droga. No dobra, zobaczmy, dokąd mnie doprowadzi. O, 43 poziom, no to już konkret. Myślę, że chociaż i tak mój jeden elektroid wystarczy. Dobra, to powinien myśleć już poziom. Dokładnie, Galvantula rośnie w siłę. To znów sobie ustawmy innego poksa pierwszego w drużynie. Dobra, może teraz Unfezant. No dobra, i płyniemy dalej. Dokąd ja tędy dopłynę? Dobra, widzimy już jakiś ląd i tam był też trener. Coś mi się wydaje, że będę mógł tam przeskoczyć później z powrotem na właściwą drogę. Tylko pytanie, czy coś jeszcze ciekawego przed tym będzie. Dobra, spróbujmy Air Slash. Nie wiem, czy to przetrwa. Wydaje mi się, że chyba tak, ale no właśnie. No i Aquatail. No to oberwę. Na szczęście nieznacznie. Dobra, Basklin powalony. No to pójdźmy jeszcze dalej. Ach, znowu. Znowu Basklin. Tym razem wyższy poziom. To nic nie zmienia, i tak na dwa hity go będę musiał. Chyba że trafi się kryt. Kryt lub flinch. Kryt lub flinch. O, niestety. Double edge. Spróbuję może użyć Rusta. Być może nie przywali, albo przywali za leczeń, gdy kończy się sam. Dobra, leczymy się. I no niech, crunch. No ale dobra, crunch na pewno słabszy niż double edge. Nazwamy go quick attackiem. No teraz kryt to już trochę za późno. No ale dobra, płyniemy dalej. I tu. Tu mamy dwójkę trenerów. Trzeba mam dobre poksy pod double. Powiedzmy, że w miarę. No dobra. To. Walczmy w stylu podwójnym. I chciał ci się przyjść aż tutaj? Dobrze, wynagrodzę ci za wspaniałą walką i pokazę mojej siły. Będzie ciekawie. Hej, skoro tak się napracowałeś, by tu dostać, to może będę twoim przeciwnikiem. No i fajnie. Dobra, więc mamy dwójkę przeciwników. Weteranów. Claude oraz Cecil, którzy mają po dwa poksy i mają Bravery oraz Mandibaza. No to się będzie działo. Dobra, lećcie moje poksiki. Miałem powiedzieć ptaszynki, ale Magmar to tak, no ptaszynką za bardzo nie jest, chociaż... Znaczy Magmar może bardziej ptaszynkę przypomina, taki trochę jak kaczora. Natomiast Magmortar już mniej. Dobra, w każdym bądź razie Air Slash Braverigo. Braverigo dobrze posflinchować, bo jednak jest to poks o nieprzeciętnej sile. Także fajnie było go jakoś przyblokować. Dobra, Bone Rush, orzesz, kurde. Bone Rush jest atakiem ziemnym. Jest atak kośćmi uderzającym od 2 do 5 razy. No i Rock Slide, o skubany. Nie spodziewałem się totalnie tego ataku. No i tutaj ledwo przeżyłem. Dobra, więc widzę, że jest grubo. Naprawdę. No dobra, muszę coś rozwalić. Skupmy atak może na Bravery, bo to jest największe zagrożenie z tego, co widzę. Nie wiem, czy go rozniosę. Dobra, udało się. Zostaje tylko Mandibas. Pytanie, którego poksa mi rozwali. No Magmortara niestety. Trenerzy tutaj nie są głupi. Dobra, Magmortar padł niestety. No dobra, musimy wysłać coś innego. Kurde, Golurk może być trochę wolny, ale ma Earthquake de facto. Może być użyteczny. Zobaczmy, co jeszcze mają trenerzy. Korra Costa. Orzesz, kurna.
Dobra, to komplikuje sytuację, to tak nawet znacznie. Dobra, użyję Fly'a na Mandibuzz, spróbuję przynajmniej. A tutaj użyję Earthquake'a, żeby Kora Kost się przywalić jak najmocniej. Quickle nie wszedł, a szkoda. Przydałby się. Dobra, Punishment. Ale to by mocno działało, jakby miał staty podkręcone, na szczęście ich nie ma. Dobra, Earthquake w Kora Kostę. Zobaczymy, jak na tym wyjdę. Bardzo dobrze. Kryt, pięknie. Nie miał Stardy, to dobrze. Dobrze, przynajmniej poksy z jednej strony załatwione. Dobra, teraz może Thunder Punch w razie czego. Jakbym nie załatwił Fly'em. Ale kryt, pięknie. Dobra, więc obstawiam, że kolejnym poksem będzie... No właśnie, Archeops. Czyli wyższa forma Arcana. Dobra, użyję Roosta może. A tutaj Thunder Punch. Możesz, Acrobatics. Dobra, to mogę już nie przetrwać do Roosta. No właśnie, ale szybkie skubaństwo. Czemu to takie szybkie? Dobra, Thunder Punch. No ledwo, ale się trzyma jeszcze. Dobra, co ja wyślę? Wysłam Sylusa, ale no, bankowo mi go rozwalą. Muszę wysłać Galvantulę niestety. Dobra, z obitym w pół teamem. Ale nie, no, Alphazard padła, to jest problem. To jest duży problem, bo... Szczęście mi obniży. Mocny skurcz czy byki. Dobra. Dobra, udało się. Walka z dobrym trenerem zawsze rozpalamy serce. Bardzo ci dziękuję, to było dobra zabawa. Nie dla moich boksów. Przynajmniej części. Dobra, muszę teraz pozmieniać coś. Aha, Golurk jest na trzeci. No dobra. To i tak on będzie na... szedł na pierwszy ogień walki. Dobra, natomiast tak, tutaj coś jeszcze jest, a tym czymś jest TM93 z ruchem Wall Charge. Wall Charge jest atakiem fizycznym, elektrycznym, zadającym dwie strony obrażenia niestety. Ale ogólnie jest okej, okay, spoko w sensie. Dobra, przejdźmy. Uuu, ja tu nie byłem? Kto się tutaj doprowadził? Sam się tu doprowadziłem. Kurde, ja nie chciałem na trenerów. Ja chciałem stąd wyjść. Drift Blim. O, świetnie. Leć, Golurk. Dobra, sytuacja nie wygląda za dobrze. Tak, mam obitą prawie całą drużynę. Stockpile. O, pięknie. Dobra, a i tak na dwa ciosy myślę, że go zwalę. Już najgorsze to, że mogę się nadziać na Aftermath. Ale trudno. Wow, ale mocne te... O, paraliż, dobrze. Więc powinien być szybszy w tej turze. Dobra, kolejny Thunder Punch. No i podryw w Blimie. No i właśnie, Aftermath. Aftermath zadaje bardzo duże obrażenia, gdy wykańczałem przeciwnika takim kontaktowym. Dobra, ale mamy poziom. Dobra, zobaczymy, co jest dalej. Clido. Dobra, teraz zmienię. Wyślijmy z Samurata. Kaido jest wyższa forma Voltoya, jest to poks psychiczny. Gdybym miał jakiś duchowy atak, to bym został, ale niestety nie mam. Spróbujmy go rozwalić Waterfallem. W sumie chyba Waterfallem nie używaliśmy jeszcze w walce. Mam taką oto przyjemną animację. No i na jeden cios. Dobra, ale czemu mi to nie było? Może jakby coś powiedziała, że może dzięki właśnie dobrze dobranej drużynie tak daleko zaszedłem? Być może. Dobra, w sumie dalej Golurk jest na froncie, to tak średnio, szczerze powiedziawszy. Dobra, monet 50 poziom. Ale nie użyję ataku typu duch, to jest jeszcze ok. O, Quickle. No to jest... prawie ok. O, kurde. Dobra, to więc nie jest ok. Zostały mi tylko dwa żywe poksy w drużynie. Dobra, Samurat, załatw to. Zastanawiam się, czy nie użyć Escape Rope'a naprawdę. Bo tutaj już zaczyna się robić nieciekawie. Tym bardziej, że obstawiam, że tu jest więcej niepokonanych trenerów. Dobra, tu mamy jakąś możliwość użycia Strength'a. A, tam jakoś można dziwnie przejść.
Tylko pytanie, czy ja tutaj... Nie! Nie jesteś zwykłym przeciwnikiem. Dlatego moje duchy moje Pokémon duchy o tobie szepczą, albo coś takiego. O, świetnie. No dobra. Kolejny trener, Psychic All, który ma podobno duchy, ale jednak chyba nie. Jest rada walki Metanga, wyższa forma Beldama. Zresztą chyba niższe jego formy nie mieliśmy okazji spotkać. Właściwie. Dobra. Na tym poziomie też dawno powinien być Metagross de facto, ale zostawmy już to. Discharge. W sumie to myślałem, że to będzie Samurott w walce, ale skoro już nie, no to nie. Agility. Na chwilę to się nie zda, bo to tak naprawdę wyzeruje jakby to obniżenie szybkości, które wpadło z tytułu paraliżu. Dobra, Electroid na dobicie. Who's next? Tarantula sobie pięknie radzi. Kofagrigus. Dobra, poradzi sobie. Galvantula sobie nie da rady. Dobra, jeszcze raz Discharge. Też wolałbym na przykład Swaydosem się pobić. Come on! Gdyby nie to, że tak mało HP ma, to bym się pobił. Bardzo chętnie. No ale no niestety, na obecną sytuację Swaydos taki trochę niedysponowany jest. O, to przeżyło jakimś cudem. No dobra, użyję może Signal Beam. Mam dużo pipi w tym. Nieefektywne, ale wystarczające. No dobra. Chodźmy dalej. Dobrze, że to przewidziałem. Nie byłeś zwykłym przeciwnikiem. No, powiedzmy. Dobra. Aha, tu mogę wskoczyć sobie z powrotem, natomiast... Są tu jakieś przejścia dalej de facto? No dobra, no skoro już tutaj jestem, to wykorzystajmy tą okazję, bo pewnie się już tu nie wrócę. Znów bonet. No dobra, no to Discharge chyba załatwi sprawę. No niestety, ten Sucker Punch, zwłaszcza w wykonaniu baneta. Banet ma nie najgorszy atak. No to jest bolesny. Jakby Twardus był w pełni sił, to bym mógł tutaj ładnie expić plus zgarniać EV-ki do ataku i to byłoby mnie głupie. Więc jakbym tutaj trenował jeszcze trochę przed ligą, to no to właśnie tu. No dobra, aha, czyli tak tutaj nie przejdę donikąd, bo mamy tu kamień. Dobra, więc muszę się wrócić, chcąc nie chcąc. A może coś nowego bym tu znalazł jeszcze? Tak, na razie same banety. Szczerze mówiąc, to mi się za bardzo nie chce z nimi użerać. Ale to jest łatwy cel z drugiej strony. Gdyby nie ten Sucker Punch! Dobra, no to tak. Wracamy się. Także już nie wrócimy na ten etap, a jednak wracamy. Dobra, i tak, tutaj już wrócimy się... A, do wejścia. O, to się będę mógł poleczyć tutaj. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Właśnie o to chodziło między innymi. Tak, chcę się poleczyć. Muszę, a nawet nie tyle co chcę. No dobrze, no to moje poksy są już podleczone. No to możemy wracać na Victoroid. Dokopali mi tam tejsi trenerzy. Widzę, że tutaj bez 60 nawet któryś tam poziomów to nie ma co się pchać na tą ligę. Dobra, idziemy dalej. W zasadzie ścieżką, którą już dobrze znamy. No, w sumie zastanawiam się, jak tam przejść tak, żeby ten kamień zepchnąć. Jakoś do tego dojdziemy, natomiast Unfezant rozwal tego golerka. No i przy okazji zbiję już poziom, niewiele mi brakowało de facto. Najgorsze jest to, że taki golek może mieć Dynamic Punch, tak jak mój. I No Guard, tak jak mój. Chociaż nie, No Guard to była jego ukryta umiejętność. A, więc nie będzie miał No Guard. A, to Swaydos jest teoretycznie bezpieczny, ale tak czysto teoretycznie. Dobra, więc wyślijmy może... Aha, jeszcze Magmortar jest w plecy z poziomem. No dobra, no to Magmortar, no to wszyscy, jak wszyscy, to wszyscy równy poziom, to wszyscy. Magmortar teraz troszeczkę się pobije. No dobra, i teraz tak.
Nie no, tutaj to nie przejdę przez to pęknięcie raczej. No dobra, to idziemy inaczej. Pozostaje mi tylko tam się przejść tą dalszą drogą, chociaż zastanawiam się, jak dojdzie w ogóle do tego miejsca, gdzie ten kamień był do przeknięcia. Serio, kryt. Dobra, banet załatwiony. Jeszcze jest jakiś dobry poks i będę miał znowu poziom. Natomiast tak, znowu coś. Glurk. No nie wiem, czy ja go rozwalę tak jednym flamethrowerem, a nie chciałbym się nadziać na jakiś atak ziemny. To wolę nie. Pytanie, czy ja przejdę, dobra. Dobra, to znów jesteśmy na zewnątrz. Znowu dzikie poksy. I Tranquil. Tranquil to taki easy peasy. Dobra, muszę się tam dotrzeć do, w sensie, lekarza, żeby się podleczyć. No i w sumie na dobrą sprawę dzisiejszy odcinek zakończymy tam, gdzieśmy go zaczęli. Zrobiliśmy takie kółeczko. Troszeczkę. Chociaż tamta trenerka mnie intryguje, jak tam dojść. Bo nie wiem, czy się z nią biłem. W sensie tam z tą tutaj na dole. Prawdopodobnie nie. Ale to może. A może się i biłem? Wydaje mi się, że chyba tak. Biłem się z panią? Tak. Dobra, no to tak. Tutaj już chyba wszędzie byłem w takim układzie. Bo jeszcze chyba nie płynąłem w tę stronę. Czy już płynąłem? W sumie to już sam nie wiem, gdzie ja byłem, gdzie nie byłem. Dobra, podwójna waleczka. Dwa razy Tranquil. To w sumie takie raczej proste wyzwanie. Dobra, użyjmy Flamethrower i Air Slash. Przez moment myślałem, żeby użyć Flya i Lava Plum, ale stwierdziłem, że to chyba nie ma sensu. Za bardzo. Dobra, no to szybkość jeszcze muszę dojść tam do tamtego zaułka. Mi się wydaje, że chyba jednak tu byłem. Ale już pewny nie jestem. Posed! Nie, jaki Lava Plum. Dobra, Psychic, nieważne, i tak go wykończę. Quick Attack! Dobra. Więc pytanie, czy ja tu byłem? Aha, byłem, bo to jest ścieżka w koło. Dobra, no to cóż, pozostaje mi się wrócić jeszcze tam do tamtego trenera. Znaczy trenera, w sensie doktorka. I na tym byśmy, moi drodzy, zakończyli nasz dzisiejszy odcineczek. No bo w sumie coś mi tu więcej pozostaje, no ale już nie mam czasu na kręcenie niczego więcej. Także mi się pozostaje z wami pożegnać i zaprosić was na kolejny film z serii Pokémon Black 2 i być może nie tylko. W każdym razie, jeśli żywimy, to będzie wszystko. Ja z wami żegnam i do usłyszonka w kolejnym. To do usłyszenia. Cześć!